Siema, sezonawiki polu. Belujemy z rzeźnią dzisiaj Fiatem. Nowe nabytkiem. Zabytek właściwie 40-paroletni. Zobaczymy, testujemy ogólnie, bo dopiero wczoraj przyjechaliśmy nim. Próbujemy, zobaczymy jak wyjdzie. 60 bojowa na razie to nie może pójść w pracę. Gdyby coś się stało, no to by nam nie uznali gwarancji za to. Więc, a żeśmy kupili, teraz mówię, ojciec, no i żeśmy kupili traktor, to nim teraz, dwójka. Szczerze, bardzo nie mam pojęcia, co robię. Jednośmy zrobili, zepsuły nam się szybko złącza. W sklepie kupiliśmy najprostsze euro, bo takie jak tutaj te, nie wiem, fasty, nie wiem po co się pycha, wyciąga na bez wstrzymania. Niestety nie mieli. Wzięliśmy pierwsze, wziąłem po prostu euro złącza, żeby mieć po prostu czym to zrobić. Jedną sekcję musimy dojść, do czemu nam nie chce podać ciśnienia w ogóle. Oczywiście już na wspomaganiu mamy traktor 68 konny, coś takiego. Gabarytów, wysokości jak rusek nasz, gdzieś tak co wujów właściwie rusek nie mój. Jest. Później się to. Jeżeli chodzi o belowanie, beluję na jedynce średniej, czyli 1MK, powiedzmy, bo mamy 3 zakresy ogólnie w nim prędkości skrzyni. Pełzaki wolne i szybkie. No to robię na tych środkowych teraz, belujemy na jedynce. Zobaczymy, zwiększyłem trochę belki. Większe niż przysianie wujo robił. Rocznik ma 81, jak się nie mylę. No utrzymany, no trochę pokitowany, jakśmy go kupili. No nic, ale no blisko, bo pół godziny drogi mieliśmy do niego.
No, dwie pary wejść, kiedy... Niby na wiemy co, trzeba by było posiedzieć tu i porobić, bo... Może zobaczymy, jak wyjdzie, gdzie on się wyjdzie. Ciągle, bo mam to trzeba by było przełożyć z wyjścia na odwrót, bo do domu mam otwieranie do tego zamykania, a przecież to jest na odwrót zrobione. Podpinane zawsze było. Tutaj za siedzeniem. Nie wiem do
dopiero mówię, drugi dzień go mamy, zobaczymy co będzie. No trochę trzeba będzie poświęcić, a tu trzeba będzie to może szybę taką uszczelnić. No taki złomek do jeździ zarejestrowany grunt. Trzeba będzie trochę go, mówię, popoprawiać. Opony ma chyba 16,9 na 28, z przodu to nie wiem, a z tyłu to jest ten sam rozmiar felgi, wszystko co Ursus ma, 62. Bardzo masywny, jak to się mówi, gabaryt i moc traktora, to tył naprawdę jest nim masywny.
jednego, 7500 chyba, coś takiego. Tak, no taką wersję mu dodali. No powiem tak, fajny. Tylko tu, jak tu mniej więcej było, wygnięta cała podłoga. Mech normalnie rósł. Ale odpalić na zimno, odpalił i to fajnie. Mi się on podobał, bo miał dwa komplety kół w cenie. Wąskie i szerokie. Ale tak, były stawione za 28. Jak co do czego facet powiedział 33. No to już stwierdzi, że pierdzielimy. Takie kacapowe. Oglądaliśmy Case'a. No nie wiem, ale jakiś z tych starszych jeszcze. No za 30 był 80-parokonny. No powiem tak, nie powiem, ładny był, fajnie doprowadzony do tego. Ale kurna, facet trochę poprzerabiał kabinę, bo one były pochylone do przodu, a on zrobił na siebie jako tu. I tu jakoś dziwnie był bardzo wąsko do siadania, w ogóle ciasne. A nie powiem, mógłby być. No ale poszedł nam, nie poszedł już. No. Oglądałem jeszcze Renaultkę, tak, Renault 551 na no, czwórka, napęd na 4 koła miała, chyba okolice 37 była stawiona. Powiem tak, silnik, motor fajnie, ten MWM trzycylindrowy, to było tak, to było to samo co Polska 60 tam około. Miała przejny napęd, ale nie miała elektryki do roboty, nie rejestrowana była. No i cały tył plecak był wytłuczony. Nie wiem dlaczego był główny wał wytłuczony, miał luzy prawo-lewo. No nic, popatrzyłem ile kosztuje mniej więcej jakiś wał do niej, ten główny. Kurna, 2000, elektryka 1000 z czymś tam będziesz siedzieć, bawić się, bo nic nie działało ponoć, tylko tyle, że palenie i chyba światła były na krótko zrobione. Kierunków 0, reszty też 0. No nic, oglądałem też New Holanda TL65. Tak, no to on był szczerze gabarytem tego traktora. To miał zarzucone chyba opony. Nie, też jakieś bycie 38 RK, nie wiem, nie pamiętam. On na okolicy 40 tysięcy kosztował. No powiem tak, chcieliśmy coś z kabiną sobie kupić, jaka by nie była. No ale niestety, no nie miał kabiny, też nie wiadomo czy były rejestrowane czy nie. Bo rejestracji nie miał założone, by nam jechał do dał gościa jego. To potemśmy jeszcze widzieli case 585XL i chyba 485, coś takiego. 65-tonny i 55-tonny był patrzony też. No to z tego 585XL, no to nam spod wału głównego uszczenia był uszkodzony u gościa i lało się oliwa spod wału głównego na tym dużym kole zamachowym. Tu jeszcze jeden poprzednik, to jest to dobre. Dobra, później się go zrobi. To jeszcze oglądaliśmy Case'a 1390 z turem i powiem, fajny był. Kabina też no, w lepszym stanie, ale bardzo z odmy żygał. Widzieliśmy, że nie ma co ryzykować. No i opona trochę była taka kijowa, a to też było chyba z 50 km od nas? Jakoś tak, to byśmy nawet go nie brali lawety, tylko mieliśmy jechać nim na kołach.
byłby rejestrowany. Kor fajny, masywny, taki naprawdę fajny, dwusekcyjny. Ale myśmy tak popatrzyli po częściach i silnik, no to no, stwierdziliśmy, że nie ma co ryzykować. I tam też, jak się oglądałem tego Chrisa chodził, no to też tak... jakby to powiedzieć... bardzo dzwoniły mu te... klawisze, klawiatura bardzo dzwoniła jakby. Zabory, coś takiego by było. Biegi u niego było tak, cztery... żółw zająć, pierwszy, drugi zakres i trzy biegi główne plus steczny. O, to była chyba... tak, 12 na 4 przełożenie, no to mechaniczna, no to tyle samo co i tu, bo mam tylko tyle, że mam 4 biegi górne, 3 zakresy. No to a oglądaliśmy jeszcze chyba też chyba 585 XL, albo starszą wersję, nie pamiętam, z którym. Też fajnej, na polskich kołach w miarę, ale co też pompa do roboty. Na dzień dobry, bo facet odpalił, chciał wyjechać ze stodoły, no gaz pustym torem, bez przesady. Oglądaliśmy też Renault 751S, czyli zwykłą, bez przedniego napędu, 75-konna. Powiem tak, w fajnym stanie, za Kielcami to od nas by było ze 150-200 km jednoczone. Był plan, jeżeli nic byśmy nie znaleźli, to mieliśmy tamto brać. Opony szerokie na felgach od Landiniego, czyli tych rozstawnych, takich samych, nie na śrubach. Opony, powiedzmy, były popękane, ale jeszcze by się sezon 2 by nam posłużyły one, te opony. To tak, to no i co jeszcze takiego? Landini też 7500, czyli te 75 konne widzieliśmy. Opony nowe, felga, połowa felgi ranta, zeżarta, ruda, zeżarwa. Gościa. No i hamulcy nie miał. No kurna, pedał. Działa, to nam działa. A tam no hamulce były dęba. Stały, nic się nie dało. Tośmy widzieli. Jeszcześmy widzieli Renault 651. Czyli tamto by było 65 konne, czyli podobne mocą jak ta Renault, jak ten Fiaciak. 60-kiśmy bardzo nie było to oglądać, bo jak kurna były zarejestrowane, to bez obciążników, bez niczego. Tego zaczep dolny był. Ja nie mówię, że komplet obciążników nawalone, ale kurna trzy z przodu i tylny, żeby nie było, nic nie było. Goły. Jeszcze jak ktoś miał góra, no to rozumiem, sprzednie zdjąć, dobra. Ale tylnie nic nie było. Odmalowane, odtękowane. Chodźmy na zatek mini jeździ. No i moje tutaj pół godziny drogi samochodem nam trafił właśnie ten Fiat. No tak powiem szczerze, ryzyk fizyk. Zobaczymy, no mówię, nie jest za jakaś perełka z niego. Musimy jeszcze uszczelkę, muszę kupić sobie podporek paliwa, oleje się. Na pewnośmy wczoraj go zalei. Chodzi o okolice 70 paru litrów, bo przyjechał na rezerwie od gościa. No i z tą sekcją muszę dojść jeszcze. Dlaczego mi nie daje na drugie wyjście ciśnienia? Ale to wolne chwili, no i muszę poprzerabiać montaż na tą rozłącza zamontować dobrze. A no i tu jeszcze muszę siłowniczki kupić. Nie wiem kto to jest. Pewno jakieś filtry. Może, nie wiem, od napiewu. Trzeba by było to posiedzieć, poczytać. Jeszcze takie o drugie muszę tu sobie skołować. O, i będę miał ładną tą piraneczkę. Właśnie myślałem, że ona jest popsuta, że nie ma tych... czego tego nie ma? Tych takich patyczków.
okazało się, że to... A, wycieraczkę trzeba zmienić, bo nie ma pióra. No już, jak przyjechałem, miałem 4 motogodzinyśmy już nabili. Dzisiaj chyba ze 2 albo 3 nabiłem wczoraj. Jedną nabiłem, jak wracałem. Dwie, bo to trochę, tam trochę się w nim pojeździło. A to było się u wuja po prasę. To się jeszcze spróbowało, coś tam. Ogólnie, nie wiem, położę może za jakiś tydzień, dwa. Jeszcze musimy montaż do odciągu porobić do niego, bo nie miał. Taki przyjechał za granicę rok temu, bo jeszcze to sprzedaje, bo miał. Miał 3. Sprzedał tego. Taki. Zobaczymy, jak będzie. Niedaleko to, w razie czego jest. Na umowie ogólnieśmy popisali kwoty takie są. Bo powiem szczerze, nie ma co to oszukiwać na tym, bo tam przez się skarbówkę ostrzega, to padzie licho. To... Ale w przypadku, że facet kupił trakt na pana pałę szczypcie czy coś, wybiegł, wolne pół biegu nie było. No i to, no i poszedł do tego handlarza, spisali chyba 10 tysięcy niższą kwotę. Powiedział, dobra, weźmy trakt, ale oddaję to, co na fakturze, czy nam na umowie ma. No i co? Facet tu z tej strony mechanicy, no dycha okolice dychy. Wyszło chyba 1200 zł. Coś, jakiś innego mechanika ze świata optyki traktorów ściągnął. Właśnie też miał tego właśnie, kupił case'a, nie pamiętam. Też tego David Browna całego. Barwa case'a. A czemu on bez napędu? Jakby ktoś się pytał. Bo przecież ruski jest, 60 jest wujowa. No, powiem tak, dychę na dzień dobry byśmy musieli więcej wyłożyć. Żeby kupić z napędem, czyli nie 30, tylko 35, tylko 40-45. A mówię, ja mam plany za 2 lata, jeżeli da radę uzbierać kasę, kupić nową traktor, te połowę sztukę. Zobaczymy, jak to wtedy wyjdzie. Może za rok się pieprznie to wszystko i się pójdzie do kamasza albo 10 dzień. Nie wiem, zobaczymy. Plany są ambitne, 10 byków chcę wstawiać na jesieni. No teraz możliwe będzie miejsce u wuja, będzie żarcie. Trzeba będzie jeszcze porobić trochę tych czworka. Co trzeba będzie porobić, jeszcze poplonu to posiać, żeby mieć na wiosnę co dawać im. No takie, bardziej podrośnięte, nie na mleko raczej. Albo tak, żeby już końcówka mleka wstałe szło, bo dzisiaj byku to nas zeżre nie mlecznie preparatami mleko zastępczymi. A też i to łażenia, godzina dłużej będzie obrządku przez to rano i wieczorem. A tak to jak będzie trochę większy, to palię z wodą. Najgorsze będzie zimno, bo mówię, nie ma budynku na ziemię, żeby robić poidła. No tutaj pod kartofę zobaczymy, popróbujemy nim kopać, w razie czego będę przez zimę sobie szukał wąskiego opon na wiosnę do niego. Może się jeszcze pługi jakieś obrotowe do niego kupi, bo mam jeszcze 65 chyba konny on jest. Nie wiem, czy on ma jak zetoszy to 5-minutowe sprzęgło, ale za każdym razem zgasić i włączyć ręcznie odowa. Jeżeli mam coś popsuć w jednym tygodniu użytkowania. Tydzień 500 obrotów i ten Jody miodzio. Bo ja mam nim belować, bo mówię, jeszcze nie dotarł 60 i tam chyba z 8 czy 9 motogodzin zrobił. I jak już dotrze, tak lepiej, już będę miał ten 40 parę, bo to odchodzi nabite, to mówi sobie pode mnie po 60. A to szczerze, jak porobi z wami nim, to nie będzie chciał. I chodzi o to, że jest ciszej czy coś,
No i to se, no ja mocowo chodzi. Powiem szczerze, jest tak jeszcze tragicznie, myślałem, że bardziej będzie pił paliwo nam. Dymka ogólnie nie puszcza. Zobaczymy. Myśleliśmy, że to jest Iveco, ale to jest dymkowy silnik kwiatowski. Pracę miał takiego samego, czyli 680, tylko w innej kabinie i z turem, i na wyższych kołach miał. No i miał chyba Fiat Agri 80-90, coś takiego. Sprzęgnie napędne. A też pracę tylko ziemię uprawia i wiedzie, że mu ten. Że mu co? A. Że mu trzeci ciągnik jest potrzebny. Nie wiem, kupiliśmy. Zobaczymy. Dane za niego było 28. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze nawet mnie mówię, nie przerejestrowywali. Nic takiego nie było robione, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo mówię, dopierośmy w sobotę go ściągnęli. Dzisiaj niedziela. Może tata za tydzień piątego będzie rejestrował. A w sumie u sąsiada nadwrócimy. Nie ma to co. No zaraz będziemy obijać pewno. To jest głośniej w kabinie, tak jest cichutko. Bo łapie nam chyba wszystko od tego od tłumnika, wibracji, tak? Cześć, na tyle będzie w tym vlogu.